Witam Was z miejsca, gdzie już właściwie nie ma nic. Hamsundet, czyli prawie że sama północ Alandów. No dobra, jest porcik, najbliższy sklep 13 km, najbliższe cokolwiek też kilkanaście kilometrów. W porcie oprócz toalet i sauny jest kiosk z artykułami pierwszej potrzeby, czyli słodyczami i alkoholem. Zapraszam do oglądania. Ponieważ tak naprawdę, no szczerze muszę powiedzieć, że tutaj nie ma nic. Nie ma ani atrakcji, zabytków, jest kilkanaście, może 20 parę domków w okolicy, no to tak trochę trudno cokolwiek pokazywać, więc pokażę Wam, jak wygląda pływanie w tych stronach. Nawigacja ciężka, bardzo wąskie tory wodne, bardzo dużo nawalone drobnych i większych wysepek skał wystających z wody. Ogólnie to no, nie jest przyjazny akwen do żeglugi. Ciężko jest tak naprawdę, oprócz sternika jeszcze dwie osoby przynajmniej patrzą, co jest gdzie. Nerwy są troszeczkę napięte, jest to akwen wymagający, więc żeglarsko jest to na pewno ciekawe wyzwanie, żeby spróbować tutaj popływać. No ja mam takie odwieczne porównanie z tym, co mamy w Polsce, co mamy w Danii. W Polsce pływanie jest generalnie łatwe, tak? Łatwa linia brzegowa, wszystko jest takie dosyć oczywiste, port od portu, no wprawdzie kawałeczek drogi, do prawie każdego można wejść i ogólnie taka trochę bułka z masłem. Tutaj, porównując do Danii, gdzie jest dużo różnorodnych porcików, urozmaicona linia brzegowa, generalnie no, też tory wodne, które potrafią zaskoczyć, zwłaszcza tych, którzy ich nie znają, ale tam mimo wszystko jest to cywilizowane. Tam market jest nierzadko 100 metrów od portu. Tutaj naprawdę nie ma nic. No cóż, zwiedzanie odpadło, załoga w saunie, ja nie chodzę do saun. Porcik właściwie sympatyczny, właściwie niczego tutaj nie brakuje. Żeglarsko myślę wszyscy są zadowoleni, bo to było coś naprawdę interesującego, ale ta dzicz, brak czegoś, gdzie można zaczepić oko. W porównaniu z tymi dwoma miejscówkami na Alandach, czyli Mariehamn, a zwłaszcza Kastelholmem, gdzie było naprawdę ciekawie, no to tu różnica jest ogromna. Dodam, że mamy godzinę 22:40 tutejszego czasu. No jest troszeczkę pochmurno, ale no widzicie, jak jest jasno. To są właśnie te białe noce. Prawdę powiedziawszy, zadaję sobie pytanie, co tutaj można robić oprócz pracy. No i w sumie, gdy tak sobie myślę, to coraz bardziej staje się jasne, dlaczego tak duży jest tutaj problem alkoholizmu. Zwłaszcza w polarne noce, kiedy słońce nie wstaje wcale, albo wstaje na tak krótko, że szkoda gadać. Tak sobie płynęliśmy i kolejny etap już zmierzamy w stronę Szwecji. Mijamy najbardziej na północ wysunięty punkt naszej trasy. No, najbardziej wysunięty na północ punkt Alandów. Zarazem tutaj po lewej wysepka Kalan. Jaką mamy szerokość i długość w tej chwili? 60 stopni 27. No, można byłoby jeszcze bardziej na północ płynąć, ale to już nie tym razem. Coś odkryliśmy ciekawego na nawioniku. Weź przybliż tą mapę. Tu jest taka mały kawałek, który jest zaznaczony na szaro i że tu generalnie, że nie wolno wpływać. A teraz my go przybliżymy sobie jeszcze bardziej i zobaczcie, co tutaj jest. To jest prawdopodobnie, widzicie to? Widzicie? Brama jakaś do innego świata, a może to jest jakiś portal.
Nie wiem, napisz w komentarzu, co o tym sądzisz, ale my tutaj dodamy tylko tyle, że jest to obok restricted area i że tam nie wolno wpływać, więc my się nawet boimy pokazać naszych twarzy. Mam nadzieję, że tutaj nie zidentyfikują po liniach papilarnych. No, i to jest tutaj między Alandami a Szwecją. Dziwne, nie? Tu mam jeszcze drugą bramę, kawałek obok. Normalnie, zobaczcie sami, podejrzanie regularny kształt dna, to wygląda tak, jakby to było stworzone ludzką, a może nieludzką ręką. No, przypadek? Nie sądzę. Ucieszyliśmy się z powrotu do cywilizacji, czyli do Szwecji, bo tutaj w porcie, w którym stoimy, w Grisleham, jest jedna restauracja otwarta o tej porze. Piwo jest, sklep jest, jest druga restauracja i nawet trzecia restauracja. I w ogóle wszystko jest takie bardzo cywilizowane w porównaniu z Alandami, które są bardzo piękne, ale zapasy trzeba brać ze sobą na wiele dni naprzód. Aha, tutaj jest sklep też. Więc cieszymy się tym, co przeżyliśmy, tą przyrodą, tym bardzo ciekawym żeglowaniem, niemniej ciesząc się, że jesteśmy z powrotem tu, gdzie są rzeczy trochę nam na co dzień bliższe. A knajpa, co ciekawostka, w której zasiedliśmy, wygląda tak bardzo czesko-słowacko, że nasz normalnie aż dziw bierze, że jesteśmy w Szwecji. Rzut oka na miejscóweczkę, bardzo fajny porcik rybacki i zmykamy dalej w Szkier. Jeśli ci się to podoba, to nie oglądaj żadnych vlogów, tylko zwyczajnie zapisz się na jakiś rejs i wtedy zobaczysz takie rzeczy na własne oczy, a tymczasem łapkę w górę, napisz koment, jak ci się to podoba. No i wiadomo, jeśli nie subujesz, zasubuj, wejdź na martella.pl, wejdź na Facebooka, zalajkuj, śledź i pływaj, po prostu pływaj. Do usłyszenia, do zobaczenia, hej!